Hej wszystkim, jesteście na kanale Kuksar Wrestling. 3 dnia temu przeszli zawody w Helu. Naprawdę byli moi najtrudniejsze zawody. Bardzo dużo silnych, fajnych przeciwników. Dlatego jestem bardzo siebie zdumny, że udało się mi dojść do finału na lewą rękę i stać trzecim na prawą rękę. Wygrać 3 miejsce Mistrzostw Europy w mojej kategorii obecnych. Jak na lewą, tak i na prawą rękę. Z siebie jestem mega zadowolony, chociaż przegrałem Gustawowi. Ale dalej już byłam wyżej niego i wygrałam tych, komu on przegrał. Co dla mnie też bardzo się liczy. Ale z nim ja jeszcze na Pokaże Polski się powalczę. Dzisiaj robię projekt swój Messing Power Test. Kolejny odcinek, gdzie dzisiaj tym urządzeniem, które już fiksuje statycznie wagę, sprawdzimy moje ruchy nadgarstka, pronacji i zobaczymy, co na obecną chwilę mam w kilogramach. I jaki mam progres od poprzedniej edycji nagrania. Na pewno jestem trochę bardziej rozklekotany niż zazwyczaj, bo jednak zawody bardziej męczą, ale nawet przy tym już 3 dzień i myślę, że dzisiaj pokażę dobre wyniki. Teraz się sprawdzimy. Yeah! 70-850. Tam się robić tak, żeby nadgarstek był delikatnie otwarty i podczas maksymalnego napięcia on wchodził w fazę prosto, czyli ale nie milimetr zgięcia. Wtedy będzie taki prawdziwy wynik, inaczej jakby można zawinąć choć trochę i od razu będzie tam przez 20 kg. Temu mierzyć trzeba zawsze, liczyć na to, że wszystko się rozciąga, nawet metal. I brać trochę z zapasem na otwartym delikatnie i pod tłum jakby mieć swój pik. Kolejne ćwiczenie, które robimy, jest bok z obrony. Zobaczymy, co mamy tu. Pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt.
75. Bardzo polecam, Mieczysława Fuksy. To jest najlepszy trener armlessingu, jakiego w swoim życiu możecie spotkać. Zobaczcie, jak on jest trzy bicepsy, jak nie trenuje. Widzicie to? No, dobrze na treningu. No i sprawdziłem siebie na Armlessing Power Test kolejny raz. Widać dużą różnicę, duży progres w każdym ruchu, zwłaszcza boczny nacisk, pronacja, biceps, dużo nabrałem. Większość mówi, że nie da się porównać atletów przez kilogramy. Zgadzam się, jeżeli tylko robicie ruchy bazowe, jeżeli wy robicie specyfiku armlessingu, to akurat te kilogramy mi dużo mówią o czym. I nierazu nie widziałem takiego, żeby mi ktoś wygrał, a ruch robił ode mnie mniej w kilogramach. Po prostu jeżeli on podejdzie pod moje warunki, zrobi tak samo jak ja, tym samym na przykład paskiem, a nie swoim rączką, nie będzie robić z takiej płaszczyzny, a tak samo jak ja na przykład stanie, to będzie mieć więcej i dlatego mi nie wygrywa. Zwłaszcza przez to, że ma silniejsze te ruchy. Dlatego bardzo ważne porównywać się tak samo, jeżeli chcesz sprawdzić, czy jesteś silniejszy albo słabszy, a nie tak, że ja tam ciągnę tako i mam więcej. Nie znaczy to, że będziesz silniejszy. Dlatego i robię ten Armlessing Power Test, gdzie mam swoje techniczne względy, jak powinien to zrobić i każdy raz testuję sam siebie przede wszystkim w takich samych ruchach, w takich samych płaszczyznach, z taką samą techniką. I u siebie widzę duży progres, dlatego i za stołem teraz jestem silniejszy i mam nadzieję, że to tylko dopiero początek, tylko moja adaptacja skończyła się i ja teraz bez bólu mogę progresować, czemu się bardzo cieszę. Ogólnie super, ogólnie czuję się super, wyniki super. Tak lecimy dalej, sprawdzimy się kolejny raz już wiosną i zobaczymy, ile w tych karabinach będzie w 2025 roku. Mam nadzieję dużo. Wy byli na kanale Cooks Armlessing. Sprawdzajcie siebie, wysyłajcie mi, zobaczę, poprawię albo pochwalę i razem będziemy progresować w tym pięknym sporcie. Wszystkim pa i do zobaczenia.